Cześć, jestem Sarczy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w setnym odcinku serii Zagrajmy w Hitman. No i jako, że mamy do czynienia właśnie z takim jubileuszowym, setnym już materiałem z tej gry, to postanowiłem, że pokażę Wam tym razem coś nowego, czego jeszcze w tej serii nie prezentowałem, a konkretnie chodzi mi o poziom trudności profesjonalista. Otóż, gdy gra ukazała się oficjalnie 31 stycznia tego roku, w wersji pudełkowej, to również dostała aktualizację, która wprowadziła m.in. właśnie taki wyższy poziom trudności, którego domagali się fani. I na tym wyższym poziomie trudności można właśnie od początku wykonać nie wszystkie wyzwania, ale te wyzwania zabójstw. Konkretnie w każdym z 6 epizodów mamy do ukończenia 20 wyzwań, po 20 wyzwań. Tak jak tutaj właśnie mamy epizod pierwszy, misję Showstopper w Paryżu, to właśnie w tym materiale chciałbym Wam pokazać, jak wygląda ten wyższy poziom trudności, bo on się wiąże z nieco odmienioną rozgrywką, co zresztą jest pokrótce opisane po prawej stronie. Mamy tutaj pewne zmiany w stosunku do normalnego poziomu trudności, a więc przeczytajmy sobie te zmiany, żeby się z tym zapoznać. Po pierwsze, mamy dostępny tylko jeden zapis na całą misję, a autozapis jest niedostępny. Czyli na tym poziomie trudności możemy tylko jednego save'a w ciągu całej misji zrobić, co oczywiście mocno sprawę utrudnia. Oprócz tego niedostępna jest jakakolwiek sygnalizacja okazji, czyli gra nie informuje o różnych możliwościach na wykonanie zabójstwa, tak jak w trybie normalnym. Oprócz tego rejestracja przez kamery wpływa na ocenę i wynik. Ochrona będzie reagować na nielegalną działalność zarejestrowaną przez kamery. Czyli nie tylko kamery mogą nas zauważyć, ale na przykład jeśli na oczach kamer, że tak powiem, zabijamy kogoś, to automatycznie inni strażnicy już to również widzą, no bo właśnie dostają sygnał prosto z kamery. Oprócz tego postacie niezależne są bardziej spostrzegawcze, a walka bardzo ryzykowna. Nie można używać zniszczonego przebrania osoby, którą zabito w krwawy sposób. Czyli jeśli rozszarpiecie przeciwnika gradem pocisków, no to później nie możecie zakładać jego przebrania, co jest całkiem logiczne, bo takie przebranie jest wtedy zakrwawione, a na normalnym poziomie trudności jest to możliwe. Wiele przedmiotów będzie postrzeganych jako podejrzane, jeśli będą wyekwipowane, czyli już nie będziemy mogli chodzić z wieloma przedmiotami wyciągniętymi, tak jak to było na normalnym poziomie trudności, bo po prostu będzie to sygnalizowane jako podejrzane zachowanie. No i oprócz tego jeszcze misje zostały doszlifowane, aby sprawić większe wyzwanie. I to oznacza po prostu, że każda misja na poziomie profesjonalnym trochę inaczej wygląda pod tym względem, że inaczej są ułożeni strażnicy, mają inne patrole, więc trzeba się misji uczyć od nowa. Więc ja ostatni czas poświęciłem na to, żeby przyjrzeć się misji w Paryżu, aby móc wam pokazać wykonanie poszczególnych wyzwań, bo oczywiście nie jest to łatwe, mogę wam już od razu powiedzieć i będę wam te wyzwania na profesjonaliście pokazywał już z wcześniejszym przygotowaniem się, aby zrobić to odpowiednio. Tak więc, tak jak mówiłem, mamy tutaj 20 wyzwań zabójstw w przypadku misji w Paryżu. I są to, no właściwie te same zabójstwa, te same wyzwania, te same typy zabójstw, które mieliśmy na normalnym poziomie trudności, ale właśnie na poziomie profesjonalisty będzie to wyglądać teraz inaczej. Inny będzie sposób dotarcia do tych zabójstw. Zaczniemy sobie na czerwonym dywanie, bo też musimy tutaj odblokowywać poziomy mistrzostwa za wykonywanie wyzwań w trybie profesjonalnym, więc rozpoczynamy tutaj. Zmienimy sobie broń i powiem wam, że z okazji tego setnego odcinka kupiłem też dodatek DLC Blood Money Requiem Pack. Jest to taki dodatek wprowadzający dodatkowe dwie bronie i garnitur dla agenta 47. Powiem wam, że ja na ogół bardzo nie lubię takich dodatków, które dodają tylko i wyłącznie jakieś bronie albo stroje dla postaci, ale uznałem, że tym razem zrobię wyjątek z tej okazji, że mamy setny odcinek, żeby pokazać wam coś nowego, to postanowiłem zakupić wyjątkowo ten dodatek, aby właśnie nowe wyposażenie też sobie wybrać, więc bierzemy ten właśnie oto pistolet. Jest to właśnie pistolet z tego dodatku i tak samo mamy garnitur z tego dodatku, proszę bardzo. Jest to garnitur nawiązujący do Hitmana Krwawa Forsa, czy też Blood Money, jak to woli, czyli do czwartej części serii.
No i mamy też jeszcze kaczuszkę wybuchową, nową, Blady Kaczor, proszę bardzo. No ale akurat ta kaczuszka teraz mi się na to pierwsze podejście do misji nie przyda, dlatego że ja w tym momencie chciałem przede wszystkim zrobić misję tylko w garniturze. Weźmy sobie wytrych, chociaż też nie wiem, czy mi się akurat przyda koniecznie. Prawdopodobnie nie, jeśli dobrze pamiętam. Monety możemy sobie zabrać i z takim wyposażeniem zaczniemy, a właśnie moim pierwszym celem, przy pierwszym teraz podejściu na poziomie profesjonalisty, będzie przejście całej misji tylko w garniturze i przy okazji załatwimy tutaj zarówno Dalię, jak i, jak on miał na imię nazwisko, Wiktor Nowikow, jak i Wiktora Nowikowa spróbujemy w ten sposób załatwić, żeby popchnąć Dalię na Wiktora, bo pieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu, można powiedzieć, i można dość szybko załatwić to tylko w garniturze. Tak więc zaczynajmy. Welcome to Paris 47. The show is just about to start. This is the red carpet event of the season and the guest list is a veritable who's who of the global fashion elite. You will find Viktor Novikov basking in the spotlight, while Dalia Margolis hosts the heavily guarded auction on the second floor for a group of Iago's top customers. Now, event security will keep a watchful eye on any suspicious activity, but I trust your timeless look shall fit right in. Good luck, 47. No to zaczynamy epizod pierwszy na poziomie trudności profesjonalista i zwróćcie od razu uwagę na ikonkę obok minimapy w lewym dolnym rogu ekranu. Ta ikonka dwóch pistoletów oznacza właśnie, że gramy na tym wyższym poziomie trudności, więc jest to takie podstawowe odznaczenie, ale zaraz zobaczycie różnicę pomiędzy oboma poziomami trudności na tym właśnie etapie, ponieważ tutaj mamy już pierwszą kamerę, której nie było wcześniej na normalnym poziomie trudności. Trzeba ją oczywiście zniszczyć, jeśli chcemy to zrobić z rangą cichego zabójcy. Tu jest dodatkowy również strażnik, a także kolejna kamera. Ja tutaj zszedłem oczywiście po to, żeby usunąć dowody, żeby wyłączyć właśnie cały system monitoringu, aby nam już nie przeszkadzał. I teraz będziemy mogli normalnie przemieszczać się po całym terenie, nawet na oczach kamer, no bo kamery zostały automatycznie wyłączone, więc to myślę, że jest tutaj podstawa absolutna. Zwróćcie uwagę na dodatkowego kucharza i pamiętajmy teraz o tym, że na poziomie profesjonalisty wrogowie również słyszą nasze kroki. Jeśli za szybko biegamy, to wtedy nas po prostu słychać, więc też trzeba zwracać na to uwagę. Tak samo było zresztą na początku w tej grze, później w jakimś patchu zostało to zmienione i ostatecznie słyszalne kroki powróciły, ale właśnie na wyższym poziomie trudności po prostu. Ja teraz odwracam uwagę tego pracownika tutaj, dlatego że chcę, aby oni szybciej skończyli rozmowę, bo można poczekać, aż skończą gadać, ale wtedy z kolei następni przyjdą, którzy się tutaj kręcą, więc lepiej sobie sprawę przyspieszyć i teraz obezwładnić tego gościa, a on jest właśnie w posiadaniu zdalnego detonatora fajerwerków, którego tutaj potrzebujemy. No bo oczywiście będę musiał zdetonować te fajerwerki, żeby Dalia Margolis i Wiktor Nowikow udali się w jedno miejsce. Wtedy można ich załatwić. Teraz czekamy chwilkę, bo tutaj mamy strażnika. Jesteśmy oczywiście w niedozwolonym miejscu w takim przebraniu. Przy okazji możecie zobaczyć, wprawdzie tutaj trochę w ciemnościach, ale możecie zobaczyć, jak wygląda Agent 47. Czekajcie, bo tutaj ktoś idzie. Jak wam się podoba nowy strój? Tak jak mówię, ja raczej no nie kupuję dodatków DLC wprowadzających nowe stroje czy bronie, ale w tym przypadku zrobiłem wyjątek. Z Hitmanem spędziłem już tyle czasu i nagrałem tyle odcinków, że uznałem, iż na taki jubileuszowy setny odcinek warto właśnie, oprócz nowego poziomu trudności, pokazać wam też nowe uzbrojenie. Dobra, pistoletu się pozbywamy, dlatego że teraz mi się przyda, żeby nie mieć tego pistoletu, bo będę przeszukiwany za chwilę. I używamy zdalnego detonatora fajerwerków. Proszę bardzo. Przechodzimy tutaj na przeszukanie. Potential danger. No.
i ponieważ nie miałem przy sobie pistoletu, no to oczywiście mogę wejść na górę. Gdybym miał pistolet, to od razu zaczęliby do mnie strzelać. Tego oczywiście nie chcieliśmy. No i tutaj przygotowujemy się już do zabójstwa. That is Dalia Margolis, supermodel turned spy master. No właśnie, Dalia już jest na balkonie. Wiktor też zszedł na dół, więc teraz tylko czekamy, aż Dalia się ustawi i załatwimy ją, tak jak to już robiłem w pierwszym epizodzie, ale teraz na wyższym poziomie trudności. Od razu zatem spadamy. Zabójstwo wypadkiem. Czekam jeszcze na informację, że zabójstwo niewykryte. I pozostaje tylko wydostać się stąd. Co oczywiście też jeszcze nie będzie takie proste. Biorąc pod uwagę, że cały czas chcę to zrobić tylko w garniturze. Mamy zabójstwo niewykryte, a więc super. Teraz wydostaniemy się też piwnicą normalnie, bo to jest chyba no, najprostsza droga tutaj jak naprawdę. Chociaż równie dobrze można było przejść i przez główne wyjście. Ale powiedzmy, że przejdziemy sobie tędy. To jedynie będę musiał uważać znowu na tych kucharzy, czy przypadkiem się akurat nie patrzą w moją stronę. Ale nie, akurat są odwróceni. Więc ruszamy tędy. No i do wyjścia, słuchajcie, i to jest pierwsze moje wyzwanie, a właściwie kilka wyzwań na poziomie profesjonalisty w takim razie. Cichy zabójca, tylko garnitur, prędkość graniczna, cichy zabójca, tylko garnitur, żadnych dowodów, 5 wyzwań zaliczonych w ramach jednego tylko podejścia. I poziom mistrzostwa 3 już się odblokował, czyli mamy nowe możliwości na rozpoczęcie tej misji na tym profesjonalnym poziomie trudności. I zwróćcie też uwagę, że na profesjonaliście nam się wynik potraja. Mamy właśnie mnożnik razy 3, no bo oczywiście jest trudniej. No i dajcie znać, jak się wam podobało. Ja oczywiście pokażę wam za chwilę kolejne wyzwania, ale to zrobimy za momencik po cięciu. Ja najpierw sobie muszę te wyzwania ogarnąć, żeby wiedzieć, jak je wykonać poprawnie właśnie na tym najwyższym poziomie trudności. Tym razem będzie moim zadaniem uruchomić procedurę ewakuacyjną, kiedy to zarówno Wiktor Nowikow, jak i Dalia Margolis udają się do jednego pomieszczenia i tam w związku z tym mamy co najmniej 2 wyzwania. Jedno z nich polega na tym, żeby zrzucić na nich żyrandol, a drugie wyzwanie zakłada wysadzenie obu celów, więc do tego się właśnie przygotujemy tutaj. Po pierwsze wezmę sobie ładunek wybuchowy oczywiście, może to być zdalny ładunek jak najbardziej. I zamiast monety zabiorę sobie środek, fiolkę ze środkiem wymiotnym, dlatego że będziemy chcieli pozbyć się ochroniarza Wiktora Nowikowa. A jest na to całkiem dobry sposób właśnie, żeby po prostu zatruć mu jedzenie, z którego on korzysta, którego skosztuje później. No i oprócz tego broń palną, weźmy sobie znowu ten pistolet z dodatku DLC, a zaczniemy sobie pod przykrywką w kuchni, no bo do zatrucia właśnie jedzenia przyda się od razu przybranie służby pałacowej, tak więc możemy zaczynać. Ogólnie tutaj myślę, że najczęściej będziemy rozpoczynać sobie tę misję, dlatego że jest tutaj bardzo blisko do miejsca, gdzie możemy od razu zniszczyć dowody, zniszczyć w ogóle cały monitoring. Więc weźmy sobie broń i od razu zestrzelimy ten system monitoringu. Proszę bardzo. System monitoringu został wyłączony, dostaliśmy informację i w tym momencie udamy się właśnie do pomieszczenia, do którego prędzej czy później Wiktor Nowikow ze swoim ochroniarzem podchodzi i tam właśnie ten ochroniarz po prostu sobie coś zajada. A naszym zadaniem jest to jedzenie zatruć i wtedy po prostu pozbędziemy się tego ochroniarza, będziemy w stanie go obezwładnić, ukryć i w ten sposób nie będzie Wiktor Nowikow miał już tego ochroniarza przy sobie.
Konkretnie to jedzenie trzeba zatruć. I teraz tak naprawdę trzeba tylko poczekać, aż Wiktor Nowikow tutaj przyjdzie ze swoim ochroniarzem. A jest tam, więc sporo czasu minie, aż tutaj się udadzą. That is Viktor Novikov, head of Sanguine and ringleader of Iago. Quite the resume. Proszę bardzo, mamy Wiktora Nowikowa i jego ochroniarza, więc czekamy na efekty. Oho, właśnie sobie chyba zjadł. W sensie ochroniarz oczywiście. And we have Abominator, and boy is that a good Abominator. Tak, ochroniarz już poczuł się nie za dobrze, więc zaczekamy na niego w tej łazience. I po prostu ogłuszymy go i będziemy w stanie schować w tym miejscu. Zastanawiam się, czy nie przebrać się też za ochroniarza tutaj. Może to nie jest taki głupi pomysł. Dobra. I teraz tak. Chowamy rzeczywiście gościa. Przebierzmy się może faktycznie za niego. I tutaj najważniejsze, zabrać jego telefon, też klucz do motorówki przy okazji jest, ale telefon jest najważniejszy, bo ten telefon pozwoli mi rozpocząć procedurę ewakuacyjną. Proszę bardzo, zgłoś kod 17. Pamiętacie to pewnie z mojego przechodzenia epizodu pierwszego na normalny poziomie trudności. I teraz tak, moim celem będzie udać się teraz na górę, do pomieszczenia właśnie, gdzie zostaną ewakuowani zarówno Wiktor Nowikow, jak i Dalia Margolis, więc przejdźmy tutaj na drugą stronę do tych schodów, które doprowadzą mnie na górę. Myślę, że właśnie nawet lepiej jest tutaj przemieszczać się w tym przebraniu, bo zawsze to pozwala nam dostawać się w jeszcze więcej pomieszczeń, moim zdaniem, niż normalnie. I teraz tak, to będzie tutaj, jak być może kojarzycie, to jest to pomieszczenie. Więc musimy sobie to przygotować odpowiednio. Przydałoby się również obezwładnić tego ochroniarza tutaj. I teraz tylko będzie problem jedynie z jego ukryciem. Dlatego, że tutaj, jak pamiętacie, akurat w tym miejscu nie ma żadnych szafek, gdzie można by było schować ciało. Więc to jest podstawowy problem, a zdaje się, że w tym pomieszczeniu też chyba niczego nie ma. No właśnie, chyba nie za bardzo. Więc ja po prostu spróbuję ukryć tego ochroniarza, chociaż w taki sposób, żeby jak najpóźniej się dowiedzieli. Właściwie to teraz myślę, że wystarczy. On jest akurat dobrze chyba tutaj ułożony, mam przynajmniej taką nadzieję. No i teraz moim zadaniem jest właśnie wezwać, znaczy wysłać ten kod 17 i wtedy tutaj będą się zbliżać zarówno nasze cele, jak i ochroniarze, więc zgłośmy. Attention all security. We have a code 17. I repeat, we have a code 17. Secure Peacock and Cobra. Over. I teraz pozostaje mi tylko poczekać, aż tutaj przyjdą. That is Dalia Margolis, supermodel turned spymaster. We're compromised. Regroup and we're moving again. Cover, protect, evacuate and extract. You know the drill, gentlemen. Well done, 47. Viktor Novikov is next. Proszę bardzo, a więc udało się. Both targets are down. Great work. Now head towards an exit. A więc udało się zrzucić zarówno na Wiktora, jak i na Dalię Żyrandol, więc ta sprawa została załatwiona. Zabójstwo niewykryte, oczywiście ciało zostało odkryte, ale to nie jest problem, bo ja już mam wyzwanie za cichego zabójcę odblokowane. I teraz nie wiem, czy mogę tutaj się wracać, czy oni jednak będą mnie wykrywać od razu. O, to jest pytanie. No ten koleś na pewno. Więc ja chwilkę poczekam, niech tutaj się sytuacja uspokoi i udam się za chwilę do wyjścia, mam nadzieję. Teoretycznie mógłbym też drugą stroną, znaczy tutaj górą spróbować. Ale czekajcie, może zejdę jednak na dół.
i dam radę jakoś przejść, mam nadzieję. What the hell? Command situation. Yeah, Command Central, you read me? Proszę bardzo, udało się. Więc najważniejszy był właściwie tylko ten pracownik ochrony. Mogłem w takim razie od razu już tutaj uciekać. No ale oczywiście musimy sobie dokończyć misję w ten sposób, po prostu dostać się do wyjścia, żeby wyzwania w trybie profesjonalisty zostały zaliczone. Dlatego też pokazuję wam całą drogę również do samego końca. Tu jedynie muszę uważać na ochroniarzy, którzy też mogą mnie wypatrzeć. Ale to im się nie udało, więc na razie to wyzwanie zostało zakończone. W zasadzie to powinienem dwa wyzwania nawet dostać, ale zaraz zobaczymy, czy faktycznie się to udało. Tak, tak jak myślałem, czyli dostałem dwa wyzwania. Jedno zakłada właśnie wyeliminowanie obu celów jednym żyrandolem właśnie w tym pomieszczeniu, gdzie jest ta ewakuacja, a drugie wyzwanie to po prostu wyeliminowanie samego Wiktora Nowikowa, zrzucając na niego żyrandol. No ale dobra, to jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o te kwestie z ewakuacją, bo wciąż jeszcze nie zrobiłem wybuchu w bezpiecznym pokoju, więc ja znowu się z wami zobaczę w tym miejscu, w tym pokoju znowu, jak już będą się zbliżać oba nasze cele. No i dobra, tak więc wyjmijmy sobie zdalny ładunek wybuchowy, podłożymy to w tym miejscu i po prostu będzie trzeba poczekać zarówno na Wiktora, jak i na Dalię. Wiktor już tutaj biegnie ze swoimi ochroniarzami. Nas już tutaj nie musi być tak naprawdę. Wystarczy, że wyjdziemy poza ten obszar i poczekamy, aż Dalia dołączy do Wiktora. Wtedy wysadzimy ten zdalny ładunek wybuchowy i również kolejne wyzwanie będzie zaliczone. Jak to wygląda? Wiktor Nowikow tutaj jest w tym miejscu, a Dalia już biegnie. Więc ja ustawię się gdzieś niedaleko wyjścia, żeby móc to później szybko zakończyć. Tylko muszę uważać, bo na poziomie profesjonalnym nie mogę oczywiście na oczach ochroniarzy wyjmować tego detonatora. Więc zrobimy to po prostu w ukryciu. Okej, to już teraz. Well done, 47. Viktor Novikov is next. No i pięknie. Both targets are down. Great work. Now head towards an exit. Tak więc jak gdyby nigdy nic, wychodzimy sobie stąd po prostu i to by było na tyle. Skoro w takim razie również to wyzwanie mam za sobą, już piąty poziom mistrzostwa tutaj na poziomie profesjonalnym, to zabierzmy się za następne wyzwania. No i teraz spróbuję wyeliminować oba cele za pomocą karabinu snajperskiego, z czym związane są dwa kolejne wyzwania, snajper zabójca, a także tutaj, tak przy wszystkich. Trzeba też będzie to zrobić, kiedy będzie pokaz fajerwerków. Oba wyzwania za jednym razem powinno się udać zrobić. Tak wygląda moje przygotowanie do misji. Możemy w takim razie zaczynać. Więc tutaj początkowo czekają nas te same ruchy, które już wykonywałem wcześniej. Czyli najpierw trzeba wyłączyć system monitoringu, a później dostanę się na górę, na pierwsze piętro do tego technika, który ma zdalny detonator fajerwerków. A jako, że pokazywałem to już na początku tego odcinka, to nie będę wam tego pokazywał ponownie, tylko spotkamy się już w momencie, jak ten zdalny detonator fajerwerków będę miał. Okej, okay. Technik obezwładniony, zabieramy ten pilot do włączenia fajerwerków. Chowamy ciało i przebierzemy się za tego technika. No i teraz kolejna sprawa. Dostać się do miejsca, gdzie przemyciłem sobie karabin snajperski. Tutaj też warto dodać, że na tym poziomie profesjonalnym nie możemy sobie chodzić z karabinem snajperskim, bo od razu wzbudzamy podejrzenia, nawet jeśli jestem przebrany za ochroniarza. Więc pod tym względem jest trudniej niż to było na normalnym poziomie trudności,
A dodatkowo tutaj na profesjonalnym mamy kolejnych przeciwników, którymi muszę się zająć, więc sprawa jest dość mocno utrudniona. No ale i z tym sobie poradzimy. Po pierwsze, po to wziąłem zdalny ładunek wybuchowy, żeby to tam podrzucić dalej. Okej. I teraz szybko podrzucamy jeszcze pistolet. To oczywiście jest strasznie dziwne, że podrzucamy pistolet tuż przed ochroniarzem, a ten nie robi z tego powodu żadnych problemów. No ale takie uproszczenia w tym Hitmanie występują. I teraz słuchajcie, zabierać karabin snajperski. Okej, i przeszedłem akurat wtedy, kiedy nie było tutaj przeciwników na widoku. I teraz dostajemy się tutaj. Mamy wytrych, więc możemy przejść. No i bardzo ważny moment będzie za chwileczkę. Po pierwsze, już włączmy fajerwerki. I teraz muszę dostać się na górę. Tutaj właśnie trzeba z góry zestrzelić zarówno Wiktora, jak i Dalię w ciągu 10 sekund. Czyli jeden cel i później w ciągu 10 sekund kolejną osobę muszę zastrzelić. No i jeśli zrobię to nie dając się zauważyć, to dostanę oba wyzwania na koniec tej misji. Tak więc póki co czekamy. No to uwaga. Strażnicy ostrzeżeni, ale najważniejsze, że zabójstwo nie wykryte i teraz pozostaje jak najszybciej się stąd wydostać i oczywiście udać się do wyjścia. Proszę bardzo, tutaj już biegną, żeby sprawdzić, co się dzieje. Wiedzą mniej więcej, skąd padł strzał, ale nie słyszeli tego konkretnie, więc nie jestem wykryty, bo użyłem broni z tłumikiem, całkiem celowo oczywiście. I teraz tylko pozostaje się wydostać i mam nadzieję, że oba wyzwania od razu się mi odblokują w ten sposób, bo zarówno zrobiłem to jako cichy zabójca, bez odkrywania się, no ale też i zrobiłem to dodatkowe wyzwanie, żeby zrobić to w trakcie pokazu fajerwerków i oba cele zostały wyeliminowane w krótkim odstępie czasowym po sobie. Tak więc za chwilę zobaczymy na podsumowaniu, jak to będzie wyglądać. Snajper zabójca i jest również drugie wyzwanie, więc tak jak chciałem, udało mi się to zrobić, a więc bardzo fajnie, pora zatem zabrać się za kolejne wyzwania. Tym razem spróbujemy utopić zarówno Dalię Margolis, jak i Wiktora Nowikowa, więc najpierw trzeba będzie ich jakoś ściągnąć do toalety, czy to poprzez monety, czy to przez zatrucie. Zobaczycie, jak to zrobię. Ja sobie przygotowałem takie wyposażenie, wytrych na wszelki wypadek, chociaż raczej mi się nie przyda tak czy siak. No ale na pewno współczesna strzykawka ze środkiem wymiotnym, moneta do odwracania uwagi i zaczniemy sobie oczywiście pod przykrywką w kuchni, żeby szybko pozbyć się systemu monitoringu. Tak więc rzeczywiście zacznijmy sobie od tego, aby monitoring nie działał. Więc tradycyjnie podchodzimy tutaj, zestrzelimy sobie to z daleka i nie będziemy już się musieli martwić o jakiekolwiek kamery. Teraz z kolei pójdziemy do miejsca, gdzie przemyciłem sobie wytrych. Tak jak mówiłem, raczej mi się ten wytrych nie przyda. Ale lepiej mieć, w razie czego jakbyśmy natknęli się na jakieś pomieszczenie, które jest zamknięte. To zawsze wytrych wtedy może się okazać przydatny.
I teraz słuchajcie, udam się do miejsca, w którym poczekam po prostu sobie na Wiktora Nowikowa, a konkretnie na jego ochroniarza, tak właściwie. Tylko która to jest strona? Zdaje się, że tędy muszę przejść. Tutaj akurat w tym przebraniu mogę się bezproblemowo po tym terenie poruszać, jak sami widzicie. I ja na ochroniarza Wiktora Nowikowa zaczekam sobie tutaj, bo oczywiście nadal jest również ta możliwość, żeby tutaj ściągnąć Wiktora, wrzucając monetę i wtedy również możemy ochroniarza się pozbyć, więc poczekajmy po prostu, bo za parę minut tutaj będą. Dobra, Wiktor Nowikow się zbliża, a więc zaraz to będzie ten moment, kiedy trzeba odwrócić jego uwagę. That is Viktor Novikov, head of Sanguine and ringleader of Iago. Quite the resume. State auction in St. Petersburg. I teraz właśnie pozbędziemy się ochroniarza. Przy okazji będę miał dostępne jego przebranie na przyszłość. Zabieramy monetę. I w tym miejscu warto go obezwładnić, bo to jest akurat taki punkt, gdzie nikt nie zauważa, że obezwładniamy tego ochroniarza. Na razie zostawiamy jego przebranie, zabieramy całe wyposażenie, żeby tutaj nikt tego nie zauważył. I teraz biegniemy od razu do łazienki, w której wyeliminujemy Wiktora Nowikowa. Tylko najpierw będę chciał się pozbyć również tego gościa, bo on może tutaj mi w tym wszystkim przeszkodzić. Najpierw odwracamy zatem jego uwagę, obezwładnię go i jak już nikogo tutaj w okolicy tej łazienki nie będzie, to trzeba będzie poczekać sobie na Wiktora Nowikowa, aż będzie tędy przechodził. I wtedy, jeśli jakaś postać podchodzi w okolice sedesu, to można go utopić w nim, więc po prostu muszę teraz chwilę poczekać. No i uwaga, bo to będzie ten moment. Wiktor Nowikow właśnie się zbliża. A to skubaniec, kurczę, zwrócił na mnie uwagę. Podejdź tam. Kurde no. I do hope that was the last of this evening's shenanigans. Whoever you are, I'm running this show, so you'd better come out right now. Nie mogę skubańca utopić, czekajcie. I wish I could believe that that was a false alarm. Jest, wyczekałem na dobry moment. Good work, 47. Time to find Dahlia Margolis. Postać, którą chcemy w ten sposób utopić, musi być praktycznie centralnie przed sedesem i wtedy jesteśmy w stanie właśnie go zabić w taki, a nie inny sposób. No i teraz słuchajcie, ruszam tutaj z powrotem, żeby przebrać się za tego ochroniarza. No bo w tym przebraniu łatwiej będzie mi się przemieszczać na samej górze, gdzie mamy przecież Dahlię Margolis, a udamy się tam tutaj po róże z lewej strony. To jest najlepszy sposób, bo schodami za bardzo się nie przedostaniemy, bo tam zawsze jest jeden ochroniarz, który jest nas w stanie rozpoznać, kiedy jesteśmy akurat w przebraniu ochroniarza. Więc właśnie w przypadku, kiedy jesteśmy ochroniarzem, jesteśmy za niego przebrani, to lepiej tędy się udać. I tutaj też, jako że mamy profesjonalny poziom trudności, to będzie więcej ochroniarzy na tym piętrze. Będę musiał się ich pozbyć, jeśli chcę wyeliminować również Dahlię. I to właśnie na nią zachowuję sobie strzykawkę, którą sprawię, że Dahlia pójdzie po prostu wymiotować. Dobra, to teraz tak. Mam jeszcze trochę czasu. Kurde, Dahlia już tutaj idzie. To niedobrze. To bardzo niedobrze, powiedziałbym. Chyba nie zdążę, więc tutaj też jest właśnie dodatkowy ochroniarz, więc ja zrobię w ten sposób, że obezwładnię jego.
Może na upartego jakimś cudem bym zdążył, ale wolałem nie ryzykować. Obezwładniam tego gościa. I za chwilę drugiego również tutaj przyprowadzimy. Zabrać lepiej broń. I teraz uwaga. That is Dalia Margolis, supermodel turned spymaster. Pamiętajmy o tym, że Dalia również ma swojego osobistego ochroniarza, którego też się będę musiał pozbyć. Dobra. Zabieramy monetę. Chowamy również tego ochroniarza. No i teraz właśnie będę musiał po prostu poczekać nieco, aż Dalia później znowu tutaj wróci. Bo jak teraz będą wychodzić, to będę w stanie na przykład jej ochroniarza jeszcze obezwładnić. Więc na to przede wszystkim tutaj poczekam. Lepiej wolę być ostrożnym. Bo teoretycznie można by teraz próbować na szybko odwrócić uwagę ochroniarza. Jeszcze zatruć Dalię, ale prawdopodobnie by zauważyła go. Problem jest taki, że tutaj mamy tylko dwa miejsca, kurczę. Nie możemy już kolejnej osoby tutaj schować. Więc jeszcze muszę chwilę poczekać, bo oni tam jakiś czas gadają ze sobą. Czekam do momentu, aż skończą rozmowę i wtedy będą wychodzić. A jak właśnie będą wychodzić, to ja rzucę monetą i ten ochroniarz powinien zwrócić na to uwagę, a ja będę mógł go wtedy obezwładnić. I po prostu zaczekamy sobie na spokojnie na Dalię, aż ona tutaj przyjdzie. Wiecie co? W sumie to kurde, możemy to przecież też przyspieszyć. Rzucę monetę. Ale jazda. Dalia tutaj idzie. To super. W takim układzie. W takim układzie robimy to w taki sposób, słuchajcie. Myślałem, że jednak ten ochroniarz tutaj wpadnie, ale patrzcie, gdzie ona idzie. Tu masz łazienkę, tu masz łazienkę. Tak jest. I o to, słuchajcie, chodziło. Both targets are down. Great work. Now head towards an exit. Dla bezpieczeństwa pozbędę się też tego ochroniarza jeszcze. Wprawdzie mogę już stąd wyjść i nie martwić się o nic, ale lepiej będzie, jak się go też pozbędziemy, co? Tutaj akurat właśnie można go schować. A proszę, czyli wcale nie musiałem dłużej czekać. Od razu mogłem właśnie na to wpaść, żeby tutaj przywołać... Ochroniarza właściwie chciałem przywołać, ale skończyło się na tym, że to Dalia weszła do łazienki, więc tym lepiej dla mnie. A byłem pewien, że jednak wyślę swojego ochroniarza najpierw, bo tak to zazwyczaj bywa w przypadku postaci, które są pilnowane przez kogoś. Dobra, tu jedynie muszę uważać. Akurat przeszedłem w tym momencie, kiedy tamten odwrócił głowę, bo też jest możliwość, że mógłby mnie zauważyć. No, ale tutaj mamy dwóch pracowników ochrony, więc poczekam, niech oni sobie pójdą. Lepiej tutaj też nie ryzykować zejścia. Wprawdzie są odwróceni, ale wiecie, jestem już pod koniec misji, więc lepiej chuchać na zimne i zrobić to bez wykrycia. Więc tak naprawdę, nawet teraz uda mi się to zrobić z rangą cichego zabójcy, chociaż oczywiście nie musiałem tego robić, bo już tą rangę mam odblokowaną, jeśli chodzi o wyzwania. No ale skoro tak, to przecież nie będę płakał z tego powodu. Takim pozytywnym akcentem zakończymy sobie jeszcze ten odcinek. Powiedzmy, że teraz dla odmiany wydostańmy się tutaj piwnicą. Nawet jest bliżej, więc bez sensu byłoby wydostawać się do głównego wyjścia. A z kolei helikopterem nie chciałem uciekać, bo tam zawsze jest ryzyko, że jednak ktoś nas wypatrzy, zwłaszcza, że teraz się więcej strażników kręci w tamtej okolicy. I proszę bardzo, mamy dwa kolejne wyzwania ukończone.
Więc w sumie zrobiłem już 12 wyzwań na 20, jeśli chodzi o Paryż na poziomie profesjonalisty. Pozostałymi wyzwaniami zajmę się już w innym odcinku, który pojawi się za jakiś bliżej nieokreślony czas na kanale, no ale chciałbym tą całą misję przejść ze wszystkimi wyzwaniami również na tym poziomie, więc takie oto wyzwania pozostaną mi tutaj, a z kolei takie ukończyłem. Czekajcie. Tutaj mamy ukończone wyzwania, więc możecie sobie zobaczyć w ramach przypomnienia. Ja się w takim razie będę z wami żegnał. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak się wam ten poziom profesjonalisty podoba. Czy jesteście zainteresowani kolejnymi misjami, które bym pokazywał właśnie na tym poziomie. Wybaczcie, że musieliście tyle czekać na ten setny odcinek, ale sporo czasu rzeczywiście mi to zajęło. Poza tym były inne serie, które ostatnio zajmowały mi sporo czasu. W każdym razie kolejne materiały będą się już pojawiać na kanale oczywiście częściej niż teraz musieliście czekać na ten jubileuszowy materiał. Mam nadzieję, że taki pomysł na coś nowego wam się spodobał. Zostawcie kciuka w górę, jeśli tak było, i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Hitmana. Cześć!